Proszę Państwa, zanim ogłoszę nazwisko zwycięzcy, chciałam powiedzieć, że to wyjątkowa sytuacja, bo tegoroczny sztorm naukowy naszemu laureatowi został przyznany rekordową liczbą głosów. Na naszego zwycięzcę zagłosowało ponad 1000 osób, które są czytelnikami Gazety Wyborczej Trójmiasto. Tym bardziej cieszę się, że to zwycięstwo było tak wyraźne, a laureatem Pomorskiego Sztormu w kategorii nauka za rok 2022 jest pan profesor Bartosz Karaszewski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Gratulujemy serdecznie. Wielkie brawa. Zapraszamy do nas pana profesora po zasłużonego sztorma. Bardzo dziękuję. Wypada mi najpierw podziękować głosującym na mnie. Oczywiście nie wiem, jaka to była struktura, czy to pacjenci, czy to studenci mojej wiele działalności w moim życiu zawodowym, chociaż to nie jedyne życie, wbrew pozorom. Drodzy Państwo, ja chcę powiedzieć bardzo istotną rzecz w pierwszej kolejności. Otóż i medycyna kliniczna, czyli ta związana z opieką nad pacjentami, i nauka sensu stricto, nie tylko zresztą w medycynie, to są, nawiązuje do kategorii sport troszeczkę, to są dyscypliny zespołowe. I oczywiście domyślacie się Państwo, że wspominam tutaj moją uczelnię, mój szpital, a przede wszystkim mój zespół, w cudzysłowie moje oczywiście w tym wypadku. Ja chcę powiedzieć też przy tej okazji, chyba to jest dobry właśnie moment, że ja z tego wspomnianego życia mojego zawodowego czerpię przede wszystkim dwie satysfakcje. Pierwsza satysfakcja nie jest chyba żadnym zaskoczeniem, a szczególnie dla lekarzy. Tutaj na sali jest kilku co najmniej lekarzy, więc doskonale wiedzą, o czym mówię. To jest satysfakcja związana z prowadzeniem indywidualnych pacjentów. Po prostu z tego, że wtedy, kiedy można pomóc, to pomagamy. A druga satysfakcja to jest coś, co nazywam pewnego rodzaju trwałym efektem w kontekście uzysku społecznego, związanego oczywiście ze zdrowiem populacji. To jest ogromna satysfakcja związana z tym, że pozostawiamy po sobie coś, na przykład nowy standard postępowania, nową metodę, zmianę systemu w ochronie zdrowia, która powoduje, że na stałe jakaś grupa ludzi, jakaś grupa osób dodatkowo będzie się cieszyć dłuższym życiem, dłuższą sprawnością, będzie dłużej dziadkiem, babcią, będzie rozwiązywała w życiu więcej i ciągle problemów, bo inaczej życie byłoby nudne. Więc to jest druga satysfakcja. Żadna nie jest ważniejsza, żadna nie jest lepsza, ale one jakościowo są zupełnie inne. I z tego czerpię bardzo dużo korzyści w moim życiu, nie tylko zawodowym, o którym mówię, ale też w życiu prywatnym. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękujemy panie profesorze. Jeszcze raz wielkie gratulacje za zdobycie statuetki i rekordową, jak podkreślała Kasia, liczbę głosów w naszym plebiscycie.